Cześć! Witam Was z Egiptu, a dokładnie z Marsalam. Marsalam znajduje się w południowym Egipcie, dokładnie 250 km od Hurgady. Mamy tutaj piękną pogodę, 33-34 stopnie. Pogoda jest bardzo dobra, ale zrobiło się troszeczkę wiecznie, co jest bardzo charakterystyczne dla pory jesiennej w Egipcie, ale myślę, że z nurkowaniem nie będzie problemu. Przyjechałem tutaj ponurkować, odpocząć sobie, także szykuje się super wyjazd. I co byś chciał wielbłądzie powiedzieć? Byłem na pięknym zachodzie słońca, któż, ale ja bym sobie nie odpuścił takiego widoku zawsze, gdziekolwiek bym nie był, czy morze, czy góry, po prostu zawsze szukam tego idealnego miejsca. Od zawsze kochałem to robić, chodzić na te zachody słońca, nie wiem, co jest w nich magicznego, zawsze jakoś mam słabość do tego wszystkiego. Dzisiaj dzień się zakończył, znajomi na mnie czekają, idziemy sobie zjeść jakąś kolację. Później podrinkujemy, a od jutra odpalamy nurkowanie, także będzie gruba jazda. A dzisiaj sobie nurkujemy tutaj. Przyjechaliśmy na rafę. Dwa nurkowania. Także zobaczymy, co z tego będzie. Dwa pierwsze nurki, zapoznawcze z brzegu, rafy bardzo ładne, nurkowanie bardzo spokojne, także jest super, bardzo się cieszę, bo jutro lecimy na Delphin House, może pooglądamy sobie delfinki, ale mam troszeczkę problem z jedną rafą, z Elfin Stone, ponieważ chcę sobie ponurkować z rekinami, a jest problem, żeby któreś centrum nurkowe miało po prostu terminy, te, które mi pasują, także mam nadzieję, że się wszystko wyjaśni i że nie będę miał większego problemu, bo to jest dla mnie priorytet na tym wyjeździe. Dzisiaj ciężki poranek, trzeba było wstać wcześniej rano. Właśnie lecimy sobie na śniadanku ze znajomymi i zaraz odpalamy nurkowanie na Delphin House. Ja jadę sobie ponurkować, znajomi jadą na snorkeling, cały dzień spędzimy na plaży. Mam nadzieję, że spotkamy jakieś delfiny, bo to jest zawsze jakieś takie 50-50. Ale jestem pozytywnie nastawiony. Trzeba teraz zjeść na szybko śniadanko. Zaraz pan po nas podjeżdża i lecimy w trasę. Właśnie czekamy sobie przed hotelem na naszego kierowcę. Zaraz jedziemy nurkować z delfinami. A zobaczcie, tutaj oprócz hoteli dookoła nie ma nic. Bus przyjechał, wsiadamy i jedziemy. No
jesteśmy na miejscu, przyjechaliśmy, wódeczki już czekają i ruszamy na nurkowanie. Teraz właśnie odbędziemy podróż życia. Pod domem przez morze! Ja się pytam, gdzie są te delfiny? Właśnie wrócili ludzie ze snorkelingu i mówią, że widzieli. My nurkowaliśmy, nie było nam dane widzieć delfinków, także ludzie, którzy snorkują na rafach tutaj w Delfin House, mają o wiele większe szanse zawsze na zobaczenie delfinów, bo nurkują w takim miejscu, w którym my nie możemy nurkowie nurkować, ale no jestem dobrej myśli. Dzisiaj dwa nurki za mną. Właśnie zjedliśmy sobie obiadek. Zaraz będziemy wracali, także teraz tylko chilling na statku. Niestety delfinków nie udało się spotkać. Były widziane tylko z łodzi. Ludzie na snorkelingu mieli większe szczęście. Ale ja za to sobie mogłem pooglądać piękne rafy pod wodą, także jestem szczęśliwy. Czekam cały czas na weekend, bo dalej nie wiadomo co z tym Elfin Stone i z tymi rekinami. A to jest miejsce, którego nie mogę odpuścić na tym wyjeździe, także cały czas jest mega parcie na ekipę, żeby zorganizowali tam wyjazd, bo jeżeli mnie tam nie będzie, to się po prostu wkurzę. Dzisiaj dzień trzeci, jadę za chwilę nurkować, dzisiaj nurkujemy z brzegu, ale kurczę, gdyby mi się chciało tak, jak mi się nie chce. Wczoraj już miałem takie myśli, że może dzisiaj sobie zrezygnować i zrobić dzień przerwy, pochillować nad basenikiem, ale stwierdziłem, że nie po to tutaj przyjechałem, żeby siedzieć nad basenem, tylko po to, żeby nurkować. Aktywne podróże w moim wykonaniu, także tutaj na kanale będzie na pewno tego dużo. Pojechaliśmy właśnie na jakąś inną plażę, do innego hotelu. No i co? Zaczynamy nurkowanie.
dzisiaj muszę troszeczkę powalczyć ze swoim ego. Bardzo chcę gdzieś jechać. Ludzie mnie tam nie chcą zabrać. Zamiast się cieszyć z nurkowania, bo dzisiaj miałem dwa fajne nurkowania, to chodzę teraz podkurwiony. Kurde, trzeba się ogarnąć. Cieszę się z małych rzeczy, ale wiecie jak to jest. Jak się nastawiasz na coś grubego, chcesz sobie zrobić to nurkowanie z rekinami, a cały czas nie i nie da rady, bo tamto sram, to już mi szlak trafia. Ale zaraz idę na trinach chyba i przyjedzie. Dzieciaczek sobie biegnie, a tutaj ludzie na kajtach sobie fruwają. Coś pięknego. Powiem wam, jestem dzisiaj niesamowicie podjarany, ponieważ myślałem już wczoraj, mnie taka deprecha złapała, bo głównie przyjechałem tutaj ponurkować z delfinami, z rekinami, z żółwiami, z długonogiem. No i praktycznie oprócz żółwi nic z tego, co chciałem zobaczyć, nie widziałem. No i wczoraj okazało się, że centrum, z którym nurkowałem 3 dni, nie zabierze mnie na Elphinstone, ponieważ nie mają ludzi, nie mają ekipy. Wszystkie centra dookoła też miały mega duży problem. No i ogólnie tutaj centrum jednonurkowe u mnie w hotelu organizuje właśnie jutro wyjazd na Elphinstone. Ale z racji tego, że jest to dość trudny teren do nurkowania, tam jest ściana 300 metrów w dół, nurkuje się na ścianie, są rekiny, silne prądy i jest niebezpiecznie, no to nie każdego chcą zabierać i nie ma na to po prostu, no nie ma tak łatwo, żeby tam pojechać. No i co, poszedłem wczoraj do centrum załamany, bo już myślałem, że nigdzie mi się nie uda zanurkować. A oczywiście rekiny to był mój priorytet, bo jakby moim marzeniem było, żeby w przyszłym roku zanurkować na wyspach Bahama z rekinami. Tam są takie masowo komercyjne te wyjazdy organizowane, gdzie nurkowie schodzą, karmią te rekiny. No ale po prostu miałem okazję już w tym roku przyjechać tutaj do Marsalam. No ale praktycznie rekiny można spotkać tylko tam na Elphinstone. No i poszedłem wczoraj do tego centrum. Pogadaliśmy troszeczkę, a mam problem, ponieważ mam zrobiony stopień nurkowy, który pozwala mi tam nurkować, ale zapomniałem wziąć książki nurkowej, logbooka z Polski. No i to jest mega duży problem, bo po prostu chcą zabierać tam tylko sprawdzone osoby z racji tego, że jest niebezpiecznie. No ale co, Mikołajek się dogadał. Dzisiaj miałem robiony check dive, testujące nurkowanie po prostu. Popływałem tutaj na pobliskiej rafie, żeby to nowe centrum mnie po prostu stestowało, czy się nadaje tam do tego nurkowania, czy się nie nadaje. No oczywiście zaliczyłem perfekcyjnie, dostałem zielone światło, jutro 6 rano, płynę na rekiny. Jestem tak zajebiście podniecony tym faktem, bo to było naprawdę od zawsze moje marzenie, od zawsze moim marzeniem było to, żeby nurkować, w końcu to zrealizowałem. I od zawsze moim marzeniem było to, żeby zanurkować z rekinami. I jakby miałem to w głowie, że zrealizuję to w przyszłości, ale nie sądziłem, że to będzie aż taka szybka przyszłość. Także no powiem wam tak, no trzymajcie za mnie kciuki. Mam nadzieję, że jutro mnie nic nie zeżre, że będzie fajnie, bezpiecznie i że wrócę z tej rafy cały i zdrowy, bo jeżeli wrócę, to na pewno materiał, który jutro nagram, będzie najlepszym materiałem z wyjazdu do Marsalam, także tyle powiem. Jesteśmy właśnie przed Orca Dive Center, godzina 6 rano, lecimy na rekiny, ja mega niewyspany, mam nadzieję, że widok rekina pod wodą mnie obudzi. Na Elphinstone płyniemy z Zodiakiem. Także to jest taka długa łódź, można powiedzieć taki ponton motorówka. No mamy tam 10 km gdzieś do przepłynięcia, także chwila, moment, dopłyniemy. Byle się tylko nie pożygać. Jak się szybko płynie, to jest masakra. Czymś takim płyniemy.
No cóż, było dużo krzyku, hałasu. Miało być nurkowanie z rekinami. Niestety żadnego rekina nie widziałem. Nie było mi to dane. Na pewno jedną z większych atrakcji podczas tego nurkowania był mój spektakularny wypad z Zodiaka. Podpływamy pod rafę. Każą mi ubierać sprzęt. Już mam cały sprzęt założony. Każą mi zakładać płetwy, no a wiecie jak to na Zodiaku, albo nie wiecie, bardzo buja na środku morza, duże fale. No i w pewnym momencie chcę sobie założyć płetwę i przyszła dość mocna fala i tak pierdyknęła nam w ten Zodiak, że Mikołajek wyleciał spektakularnie z łodzi. Było dużo stresu, dużo zamieszania, ale na szczęście wróciłem i chwilę później już mogliśmy normalnie nurkować. Mimo wszystko, że dali mi chwileczkę na odpoczynek po tym wypadnięciu z łodzi, mogliśmy zanurkować, to i tak pierwsze 10 minut miałem dość ciężkie pod wodą, bo nie mogłem oddechu i serducha uspokoić, bo był taki stres wtedy, jak wypadłem z tej łodzi. Bardzo dobrze, że jeszcze miałem jacket napompowany, bo jak nie, to pewnie poleciałbym od razu w dół z tą butlą. Ale co tam? Widoki bardzo fajne. Nurkowałem, że tak powiem, w toni w pewnych momentach. To tam chyba w najgłębszym miejscu Elphinstone ma prawie 300 metrów. Tutaj przy rafie, gdzie nurkowaliśmy, było troszeczkę płycej, było około 60-80. Ale były momenty, gdzie była ta przepaść i fajnie było poczuć tą wolność i zawisnąć w toni i sobie troszeczkę polewitować w wodzie. To jest super, naprawdę kocham to. Fajnie, że tutaj zanurkowałem, ponieważ złapałem doświadczenie. Szkoda, że nie było rekinów, mant ani innych zwierzaczków, ale no najwidoczniej z tego co widzę nie można mieć w życiu wszystkiego i nie było mi dane zanurkować na tym wyjeździe z rekinami. Mam nadzieję, że następnym razem mi się uda albo pojadę w takie miejsce, w którym będę już miał gwarant tego nurkowania 100%, chociaż uważam, że tak jak wam wspominałem wcześniej, nurkowanie na tych wyspach Bahama, gdzie macie nurkowanie z rekinami i one są karmione przez dive masterów, nie jest do końca dobre, ponieważ to jest jakby ingerowanie w naturalne środowisko rekinów i uczy się ich jakichś po prostu nienormalnych zachowań. Ludzie mają frajdę, bo mogą sobie popatrzeć, jak zbierają się rekiny i pływają, ale później my nie wiemy, jakie to będzie miało skutki w przyszłości, tak? Czy te rekiny po prostu już będą miały tak zakodowane w głowie, że człowiek równa się jedzenie. No i kiedyś przykładowo sobie para nurków zanurkuje na przykład, czy zobaczą gdzieś człowieka i nie dostaną jedzenia, no to kolejnym pożywieniem będzie człowiek w ich menu, tak? Także to jest dość dyskusyjny temat. To karmienie rekinów, bo w ogóle to karmienie rekinów odbywało się na początku na Florydzie, w Miami, tam gdzieś przy Miami na morzu, ale władze tego zakazały. No i później jakby cały biznes się przeniósł na Bahamy i tam to bardzo dobrze kwitnie, tak? Także chciałbym to zobaczyć, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy powinienem coś takiego wspierać. Niestety wszystko co dobre szybko się kończy. Dzisiaj wakacje już niestety dla nas się kończą. Za chwilę podjeżdża nasz bus, lecimy na lotnisko i wracamy do Polski. Jeśli chcielibyście ponurkować w Marsalam, osobiście polecam wam Dive Center, a dokładniej nazywają się Freewheel. To jest jakby można powiedzieć taka słowiańska baza, słowiańsko-egipska, ponieważ znajdziecie tam instruktorów i dive masterów z Czech, z Polski, ze Słowacji, no i z Egiptu, tak? Powiem wam, że świat jest mały, ponieważ spotkałem właśnie w tym Freewheel, w tym dive center Tomka. Tomek jest współwłaścicielem tego centrum. No i dowiedziałem się, że ma swoją bazę nurkową na Filipinach, którą oczywiście będę chciał odwiedzić chyba w przyszłym roku.
No a co się okazało, że przez przypadek widziałem już jego bazę na filmie, na kanale Ucieczka do Raju, gdzie właśnie tam chłopak uderzał w jednym z tych odcinków do tego centrum nurkowego, bo się znają, nurkowali tam razem. Także naprawdę świat jest mały i można, kurczę, na drugim końcu świata spotkać osobę ze swojego miasta, gdzie to mi się już nieraz zdarzyło. To jest naprawdę niesamowicie piękna zajawka. Ja kocham sport, kocham naturę, także bycie pod wodą, to ja zawsze czułem się jak ryba w wodzie, to jest super. Także naprawdę, jeżeli chcecie nurkować, nie zastanawiajcie się nad tym. Wykupujcie kurs, to nie są jakieś duże pieniądze i naprawdę można przyjechać później sobie do Egiptu za małe pieniądze i za małe pieniądze naprawdę pooglądać piękno, które mamy pod wodą. I to by było na tyle z Egiptu. Dziękuję Wam, że byliście razem ze mną i do zobaczenia na kolejnych aktywnych wakacjach. Cześć!